Siemaneczko, dzisiaj bardzo ważny dzień. Lecimy do Łodzi na koncert Artyści Przeciw Nienawiści, a przed koncertem strefa edukacyjna, panele, gdzie będą różne fajne prelekcje, w tym też panel z moim udziałem. Będziemy rozmawiać właśnie o odpowiedzialności i świadomości odpowiedzialności za hejt ludzi młodych. Dostałem fajne autko, którym będę mógł śmigać. Nowy Focusik ST-Line, więc jeżeli widzieliście w Łodzi taką furkę z oznaczeniami, to wiedzcie, że to byłem ja. Widzimy się na miejscu w Łodzi. Dotarłem już do Łodzi, jestem przed Atlas Areną i o 14:30 rusza nasz panel, więc już śmigam szukać co i jak. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda tutaj od backstage. Tutaj macie drzwi do dla prelegentów. Nasza szatnia. I zobaczymy, co się dzieje na prelekcjach. Mamy bardzo trudny warunek do zbliżenia. Co mi wolno i w którym momencie muszę się zatrzymać? To teraz zastanówmy się, czy ktoś nam w ogóle powiedział kiedykolwiek, co to jest hejt, co to jest mowa nienawiści i czego nam nie wolno. I tak mamy taką definicję Rady Europy. Pozwolę sobie zacytować. Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię. Panelu, a ja jestem na płycie i zobaczcie, trwają całe już próby. I tak to wszystko tutaj będzie właśnie wyglądało, zobaczcie. Dziękuję. Panele trwają dalej, koncert rozpoczyna się o godzinie 19. No i czekamy. Jesteśmy po prelekcjach i ruszamy z koncertem. Marina Rodowicz, Stowarzyszenie Chóru Artystów, wytworzy Wielka Woda. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej. Już dosyć, świat nie jest zły, lecz warto. Oh,
tacy róż na uliczki te znajome tak, bo znałem drzwi pukać myśląc czy ten szczęśliwy kolor nie może to tu przeżył tyle lat. Jesteście gotowi? Dlatego. Dlatego. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starsze czy młodszy, chłopa czy dziewczyna. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Jesteśmy tutaj dzięki wam w Łódzkiej Arenie. A jutro stańmy silniejsi, odważniejsi i z pewnością idźmy w świat wiedząc, co mamy robić i czego nie chcemy stracić. Teraz ostatni utwór w wykonaniu wszystkich artystów. Czas na wielki finał. Utwór zespołu Ira, Nadzieja. No siemanko, mamy czwartek, godzina 8:30. Ja za chwilę już muszę ruszać do szkół z Duńskiej Woli w Wojsławicach z akcją Nie Hejtuj. Bo nie wiem czy wiecie, ale działamy właśnie z akcją Nie Hejtuj. Jeżdżę po szkołach, uświadamiam dzieciaki, rozmawiamy o tym, czym jest hejt, jakie niesie za sobą konsekwencje, nie tylko psychiczne, ale też prawne. Więc zaraz ruszam. Wczoraj to był po prostu piękny koncert, ciarki cały czas, od pierwszej piosenki było czuć po prostu, czuć te niesamowite emocje, było czuć to dobro, które bije od artystów, które unosi się w powietrzu na Atlas Arenie i to było naprawdę cudowne, bardzo fajne przeżycie. Po koncercie był after party, właśnie z gwiazdami też. Wróciłem do hotelu o 3:00 nad ranem, obudziłem się już o 7:00, nie było możliwości długiego spania. Ale ruszam dalej i trzymajcie się.